Wspomniał Pan, Aleksandr Ptaczek, Rzeczpospolita. Chciałbym nawiązać do CSR, bo mówił Pan, że nie inwestuje Pan w niektóre spółki, takie jak broń albo tytoń. Czy mogę zapytać, poprosić o komentarz, dlaczego? No, jakby to jest bardzo prosta odpowiedź. Albo się z czymś emocjonalnie człowiek identyfikuje, albo nie. Ja osobiście nie identyfikowałbym się z takimi projektami. Osobiście nie chciałbym czerpać zysków z promowania pewnych postaw czy zachowań. Ja ich w tym momencie nie krytykuję też i nie chciałbym tu może szufladkować, tak, że ktoś, kto na przykład zapali papierosy, jest powinien być na przysłowie czarnej liście. Każdy jest oczywiście, na tym też polega demokracja, że mamy wolność robienia tego, co ze swoim własnym życiem, co chcemy, ale osobiście ja nie identyfikuję się z tym i może powiem to, nazwę to w ten sposób, że dla mnie możliwość właśnie takich wyborów jest największym luksusem, jaki można w życiu mieć. Niekoniecznie pieniądze, tylko właśnie możliwość wyboru. A tutaj możliwość wyboru, która jest mi dana, skutkuje tym, że tego typu projekty są projektami, które nie są dla mnie interesujące. Jakie najłatwiej by zdobyły Pana zainteresowanie? Które projekty? No, wszystkie projekty, które będą połączeniem technologii, jakichś rozwiązań, które są disruptive, z takimi obszarami, które rzeczywiście mogą mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze codzienne życie. Ja wiem, że to jest bardzo ogólna odpowiedź, ale ciężko mi w tym momencie to zawęzić do jakiegoś jednego obszaru. No, ale mogę wspomnieć tutaj o edukacji. Edukacja jest właśnie takim obszarem, który jest bardzo potrzebny dla całego świata, nie tylko dla Polski, tylko dla całego świata. I to jest nadal obszar, który praktycznie od dziesięcioleci się nie zmienił. Są szkoły, tak jak funkcjonowały, tak funkcjonują. I to jest, wydaje mi się, obszar, który ma olbrzymi potencjał na duże zmiany i technologia te duże zmiany może właśnie przynieść. A jest to tak ważny obszar i może skutkować tak wielkimi efektami dla tego, jak każde społeczeństwo funkcjonuje, bo widzę właśnie na przykładzie Bridge International, jaki potencjał ma, że niech będzie to edukacja. Dużo mówi się dzisiaj o globalizacji biznesu. Czy Wielka Brytania do Brexitu jest dobrym miejscem dla polskich inwestorów do rozszerzania swojej działalności? Tym się w politykę musiał zacząć bawić teraz i odpowiadać. Ja powiem zupełnie szczerze. Ja nie sądzę, żebym ja był odpowiednią osobą, żeby dać dobrą odpowiedź. Ja się przyznam szczerze, polityką i Brexitem staram się nie interesować. Wierzę w to głęboko, że Wielka Brytania, może za późno powiedzieć, że pójdzie po rozum do głowy, bo to już się wydarzyło, ale na pewno nie będzie sama sobie chciała zrobić krzywdy, więc pewne warunki, które stworzy po Brexicie, mam nadzieję, że będą na tyle dobre, i że chociażby właśnie polscy inwestorzy będą chcieli tu jeszcze zostać, ale czy tak będzie? Dobrze, przepraszam, nie wiem.